Yo no soy ninguna cabeza. Uspokój się. Może źle postąpiłam, ale lubię cię. Też jestem oburzona tym, co zrobił Colucci. Prosiłam, żeby wyznał ci prawdę. I co on na to? Nic. Miał martwą twarz. Od tej pory uznamy go za wroga numer jeden. Jak to? Będzie naszym wrogiem. Mogę na ciebie liczyć? Nie płacz. Możesz na mnie liczyć. Nie płacz już, głuptasie. Zapewniam cię, że nikt cię tak nie rozumie jak ja. Dlaczego? Mnie przytrafiło się coś podobnego. Miałam 15 lat, kiedy dowiedziałam się, że moim ojcem nie był człowiek, który mnie wychował. Świat mi się wtedy zawalił. Wydawało ci się, że wszyscy cię okłamywali i nikt cię nie szanował, bo mieli cię za głupią? Colucci zapłaci za twoją krzywdę. Po tym, co mu zrobimy, nie okłamie nawet psa. Mogę na ciebie liczyć? W całej rozciągłości. Wiesz co? Po raz pierwszy w życiu czuję się pewny. Dziękuję. Mamo, jesteś tam? Kiedy wróciła Roberta? Zapomniałam ci o tym powiedzieć. Co mam zrobić? Nie mów jej, że tu jestem. Oszalałaś, gdyby się dowiedziała, znaleźliby cię na moim pogrzebie. Mamo, otwórz. Twoja kawa, przepraszam, że ci jej nie przyniosłam. I jeszcze to, tam są serwetki. To nic takiego, nałóż majonezu. Nie rób takiej miny. Pewnie to wystarczy, co? Masz piękne włosy. Dzięki. Proszę cię o przepustkę na wyjście ze szkoły. Przestraszyłeś mnie. Przepustkę? A co się stało? Nie mogę ci powiedzieć. W takim razie nic ci nie załatwię. Dobrze. Nie mów nikomu. Twierdzisz, że jestem plotkarą. Wcale nie, ale obiecaj mi to. Obiecaj. Obiecuję. Mów. Mia zostawiła list, w którym pisze, że wyjeżdża i już nie wróci. Jak to? Proszę cię o dyskrecję. Jestem dyskretna, ale to, co powiedziałeś, nie jest w porządku. Nie słyszę cię. To poważna sprawa. Dlatego chcę ją znaleźć. Nie wiem, czy załatwię ci przepustkę. Niedługo zaczną się lekcje. Bez dobrej wymówki Don Pasquale nie podpisze przepustki. Nie ma Pasquala, jest Alicja. Tym gorzej, z Pasqualem jest łatwiej, bo mogę się podlizać i robić, co chcę. Chodźcie do klas. Nie słyszałeś dzwonka Arango? Uczeń Arango musi coś dla mnie załatwić. Razem z uczennicą Colucci. Mają moją zgodę. Pani może udzielić zgody Arango, ale Colucci dostaje zgody z domu. A co ja powiedziałam?
Na lekcję. Dziękuję. Może kawę. Ale charakterek. Zgłodniałam. Zjem coś, póki oni się będą kłócić. Co mam robić? Nie mogę stąd wyjść. Nie ma tu awaryjnego wyjścia. Pomóż mi, ona mnie pobije. Chodź. Otwórz, mamo. Myślisz, że będę czekać cały dzień? Przebieram się. 3 godziny? Otwórz. Gdzie jest staruszek? Nikogo nie ukrywam. Jak możesz? Przebieram się. Wyglądasz jak przestań. Bo uznałam, że w tym jest najlepiej. Dlatego zdjęłam tamte rzeczy. Jak wyglądam? Jesteś piękna, super. To mi się podoba. Wyrzućcie te pióra, to paskudztwo. Jest już bardzo późno. Chodźmy po Marcelina, tęsknił za tobą. Marcelino wychodzi ze szkoły za kilka godzin. Co ci jest? Pocisz się i drżysz. Tu jest gorąco, jak na pustyni. Najpierw jest zimno, potem gorąco. Każę tu założyć klimatyzację. Wyglądam na kretynkę? Dlaczego? Wiem, co się dzieje. Co? Uderzenia gorąca, pocenie się, tu menopauza. Zwariowałaś. Jak możesz podejrzewać mnie o menopauzę, kiedy dopiero przestałam być nastolatką? Mam problemy z trądzikiem. Jak śmiesz? Jeśli to nie to, to nie ruszę się stąd, póki nie powiesz mi prawdy. Dobrze. Mam menopauzę. Ale to przejściowe. I kto teraz z tobą wytrzyma? Menopauza, to normalne. W końcu każdą kobietę to dopadnie. Wytrzymam to. Kiepska sprawa. Musiałam się przyznać, że nie mogę utrzymać kawiarni. Nie mam pieniędzy. Błagam cię. Chcę mieć przyjaciółki i umiem słuchać, ale to samo powiedziałam dostawcy. Wróć później, bo nie mam ani jednego peso. Powinien być wyrozumiały. Muszę oddać ten raport, to ważne. Potem wpadnę do kawiarni i wszystko mi opowiesz. Wiesz, co ja bym chciała? Żeby dostawca powiedział, podpisz tutaj. Do rzeczy. Chciałam cię prosić, żebyś podpisała mi tę przepustkę, żeby mój chrześniak wyszedł. Wszystko wypełniłam jak należy, bo ty jesteś bardzo zajęta. Podać ci długopis? Podpisz. Muszę to oddać. Podpisz. A ja podpisałam zamówienia, bo dostawca zawsze narzeka. I spieszy się tak jak ty. To prawda. Co to jest? Przepustka? Podpisz, bo twój podpis jest ważny. Przepustka na wyjście? Dawaj ten ważny podpis. Ale to ostatni. Daj mi popracować. Wychodzę. Masz rację, pogaduszki to strata czasu. Nie, potem wpadnę do kawiarni i wszystko mi opowiesz. Nigdzie jej nie ma. Mia zniknęła. Niemożliwe. Chcę umrzeć właśnie teraz, kiedy pan Colucci jest w Nowym Jorku. Trzeba mu powiedzieć. Znajdę go i niech on mi powie, jak postąpić. Dziękuję ci za telefon. Dziękuję.